Państwo, nasi rodzice skierują w imieniu Was, innych rodziców, skierują prośbę o udzielenie pierwszej komunii świętej, o udzielenie Chrystusa pod postacią chleba Wam tutaj zgromadzonym, bo po raz pierwszy w życiu przyjmiecie największy cud na świecie. To dzisiejsze wydarzenie dla nas jest największym cudem naszej wiary, że coś, co widzimy pod postacią Leona Krążka, przyjmujemy jako ciało Jezusa Chrystusa. Przed nami przynieśliśmy dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o chrzest święty. To Boże życie, które wówczas otrzymali, staraliśmy się powstrzymywać i pielęgnować. Mówiliśmy im o Bogu, potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby poznawały i pokochały Jezusa w swoim dziecięcym sercu. Dziś przeprowadzamy nasze dzieci do ołtarza, bo chcemy, aby mogły one uczestniczyć w dużych tajemnicach naszych wiary, aby mogły przystępować do komunii świętej. Ufamy, że są one do tego dobrze przygotowane. Modlitwą i dobrym przykładem będziemy im towarzyszyć i je wspierać, aby dalej pogłębiały swoje zjednoczenie z Bogiem. Wobec zgromadzonej braci i wspólnoty parafii prosimy Cię, Panie Księże Dziekanie, abyś w czasie tej uroczystej mszy świętej udzielił naszym dzieciom pierwszej komunii. Prosimy też o modlitwę ich i naszych. Drogie dzieci, drodzy rodzice, ja też jestem głęboko przekonany i ufam, że jesteście bardzo dobrze przygotowani do tej dzisiejszej uroczystości. Siostra Marta, siostra Janina, siostra Robert mieli właśnie tutaj z Wami ostatnie przygotowanie, czyli tę katechezę bezpośrednio przygotowującą do tej dzisiejszej uroczystości. I żeby ta uroczystość była miła Bogu, żeby nie tylko podobała się ciociu i wujkowi i ładnie wyszło na zdjęciach, ale przede wszystkim, żeby się wydarzyło coś pięknego w naszych serduszkach, które są już przygotowane. Wczoraj po raz pierwszy przystąpiliście do swojej ziemi. Tak jak wczoraj Wam mówiłem, Wasze serduszka są dzisiaj tak białe i tak czyste, jak Wasze stoliki, szafy, które przyszliście dzisiaj do Kościoła. Ale żeby ta ofiara była miła Bogu, abyśmy mogli się wspólnie cieszyć się z naszymi gośćmi, którzy przyjechali z Polski, nie tylko, możliwość jeszcze z różnych innych krajów, żeby w tej Waszej uroczystości razem z Wami uczestniczyć, żeby ta ofiara była miła Bogu, Panie z Panem Rocznik i jak zawsze na każdej przyświętej i dzisiaj w sposób szczególny przepraszamy Boga za wszystkie nasze grzechy, śpiewając głośno: przepraszam Cię, Panie, skrzywdzony człowieku. Thank you.
misterium swojego Syna.